cieszyły się udziałem znanych arystokratek. Tak na przykład, bardzo krótko przeczytam, że Wieczór Przyjaciół Muzyki odbył się 26 kwietnia 1837 roku. Program obejmował uwerturę Leonora Ludwika van Beethovena, uwerturę do opery Olimpia Spontiniego oraz Grand Popurri Czerniego w transkrypcji dla czterech fortepianów w wykonaniu hrabiny Emilii Baworowskiej, hrabiny Melanii Lewickiej, pani von Kownackiej, urodzonej hrabiny Holoniewskiej oraz Alfreda von Hanowicz. I takich przykładów mamy setki. Potwierdza ta recenzja, iż kobiety w życiu muzycznym Lwowa odgrywały ważną rolę, żeby tylko wspomnieć o ulubionej uczennicy Franciszka Xaverego Mozarta, Julii Baroni von Cavalcabò, która była również często jej tutaj. Która często brała udział i w koncertach, i nawet jej utwory wydawane były w Lipsku. Inne panie ze środowiska szlacheckiego nie ustępowały pod względem dobrego wykształcenia, wysokiego poziomu inteligencji i zdolności literacko-artystycznych. Cytuję. Z wybitniejszych i znanych nazwisk trzeba wskazać jeszcze panią Szeptycką, kasztelanową przemyską, którą zwano Sewinię Galicyjską z racji jej wykształcenia, oraz panią Lubomirską, o której mówiono, że jej umysł wzbudził podziw samego Marmontela. Pani wojewodzina Jabłonowska toczyła dysputy teologiczne po łacinie, natomiast pani kasztelanowa Kuropatnicka zwana była drugą Drużbacką, to znaczy słynną poetką doby baroku. Koniec cytatu.